dzisiejszym filmie m.in. zwiastun The Keeper's Diary, fanowskiego projektu w świecie Resident Evil, premiera rebootu Alone in the Dark oraz fala fejków szerzących się w necie. Ja jestem Mr. Evil, a wy oglądacie kolejny odcinek Horror Game News. Postprodukcja The Keeper's Diary małymi krokami dobiega końca. Fanowski film w świecie gry, dla którego pierwsza odsłona Resident Evil stanowi główną inspirację, w ubiegłym miesiącu dostał nowy zwiastun, by zaspokoić oczekiwania. Data premiery filmu wciąż nie jest znana, ale autorzy obiecują, że nastąpi ona jeszcze w tej połowie roku. Pełny zwiastun znajdziecie na kanale YouTube Residents of Evil. The Keeper's Diary, a biohazard story. Lepiej późno niż wcale. Miesiąc po tym, jak Xbox udostępnił Resident Evil 3 Remake w swojej usłudze Game Pass, Sony dodało trzecią, odświeżoną odsłonę w ramach subskrypcji PlayStation Plus. Warto więc wrócić, chociaż na chwilę, do przepełnionego nieumarłymi miasta Raccoon. Marzec zaskoczył wielu graczy modem, który pojawił się na stronie Nexus Mode. Otóż wzorem starszych odsłon dodaje on klasyczne kamery do Resident Evil 2 Remake. Autor modyfikacji podkreśla, że grę można ukończyć korzystając z ponad 1700 stałych kątów kamery. Jednak dzięki modyfikacji można też edytować ich rozmieszczenie lub ustawić tak, by śledziły postać. Dodatkowo modyfikacja wprowadza opcję autocelowania, a laser na broni z pewnością ułatwi rozgrywkę, choć oczywiście decyzja o korzystaniu z tych dogodności zależy wyłącznie od gracza. Poza tymi nowościami możemy spodziewać się dwóch kolejnych interesujących modyfikacji. Pierwsza to zupełnie nowa gra na silniku starej trylogii Resident Evil, stworzona przez Aidena Watkinsa. Szczegóły gry są na razie owiane tajemnicą, ale na stronie autora udostępniono krótki, grywalny fragment tej produkcji. Druga propozycja to modyfikacja od Comizolab, autora The Lord of the Necropolis, która pozwoli nam poznać wydarzenia z perspektywy Brada Vickersa. Eksploracja znanego miasta z klasyków serii, nowe lokacje i pościg Nemezisa za członkiem jednostki S.T.A.R.S. już prezentuje się bardzo obiecująco. Wielu graczy, którzy gorączkowo szukają informacji o kolejnej odsłonie Resident Evil, może natknąć się na fałszywe newsy, które w rzeczywistości mają na celu zwyczajne zmylenie i zdobycie większej liczby wyświetleń. Na naszym profilu X regularnie angażujemy się w walkę z dezinformacją, a jakiś czas temu mieliśmy do czynienia z kilkoma książkowymi przykładami fake newsów. Niedawno strona poświęcona graczom z Arabii Saudyjskiej poinformowała o usunięciu nazwy Resident Evil 5 z bazy danych SteamDB. To spowodowało zamieszanie, gdyż wiele osób źle zinterpretowało te informacje, sugerując nadejście remake'u gry, gdyż podobna sytuacja miała miejsce z klasycznym Resident Evil 4 przed premierą remake'u 4. Nie było to jednak związane z głównym tytułem, a jedynie z nieaktualnym pakietem do gry. Usunięcie nazwy wynikało z faktu, że pakiet był już niedostępny do zakupu od pewnego czasu. Capcom zdecydował się pozostawić na platformie Steam jedynie kompletne edycje Resident Evil 5 i 6. Do tego w internecie krąży lista z rzekomymi datami premier poszczególnych kluczowych produkcji od Capcom, a na portalu X oraz w kilku filmach na YouTube pojawiły się fałszywe zrzuty ekranu prezentujące grafiki koncepcyjne z gry Resident Evil 9. Na tych obrazach można było zobaczyć postać Jill Valentine oraz krótki opis fabuły gry. Zrzuty te zostały skradzione od ich prawdziwych autorów Jill Valard i DeSanti Art, których wpisy z własnymi pracami widzicie na ekranie. Resident Evil 5 zadebiutowało 5 marca 2009 roku. Trudno uwierzyć, że gra ma już 15 lat i jest obecnie najlepiej sprzedającą się odsłoną z serii. Wyśmienity tryb kooperatyw, intensywna akcja oraz fabuła, która oprócz konfliktu między Weskerem a Redfieldem przedstawia genezę wirusa Progenitor. 12 marca 2002 roku na ekrany kin została wydana filmowa adaptacja
adaptacja Resident Evil w Polsce zatytułowana Domena Zła, stworzona przez reżysera Paula Andersona, znanego m.in. z filmów Mortal Kombat, Obcy kontra Predator i Monster Hunter. 20 marca 2012 roku premierę miała poboczna, niekanoniczna odsłona Resident Evil Operation Raccoon City, stworzona przez nieistniejące już studio Slant Six Games. Jest to drużynowy shooter, w którym mamy możliwość kontrolowania elitarnego oddziału Umbrelli celem zakrycia prawdy o wydarzeniach w Raccoon City. Warto również wspomnieć, że Capcom świętuje pierwszą rocznicę premiery Resident Evil 4 Remake. Z okazji tego wydarzenia udostępniono oficjalną grafikę oraz informację, że gra sprzedała się już w ponad 7 milionach egzemplarzy. Wszystko to jednak nie miałoby miejsca bez pierwszej części Resident Evil. Klasyk obchodzi już 28 lat. 22 marca 1996 roku na japońskim rynku ukazał się Biohazard, a 8 dni później gra miała swoją premierę na rynku amerykańskim pod nazwą Resident Evil. Europejczykom przyszło czekać aż do 1 sierpnia 1996, a tego samego dnia, 6 lat później, Capcom wydał remake pierwszej odsłony. Zarówno oryginał, jak i remake jest uznawany za ikoniczny tytuł z bogatą historią, o której napisano już wiele książek. Media gamingowe zarówno w Polsce, jak i na świecie z uwagą przyjęły sugestie Das Golema, znanego z przecieków publikowanych na platformie X, dotyczących popularnych gamingowych serii, szczególnie Resident Evil czy Silent Hill. Na swoim profilu zasugerował on, że potencjalnie Resident Evil 9 może być oparty na systemie otwartego świata przy jednoczesnym zachowaniu kluczowych elementów dla serii Resident Evil. Warto jednak zachować zdrowy sceptycyzm wobec tych informacji, ponieważ nie zostały one oficjalnie potwierdzone przez firmę Capcom, która nawet nie ogłosiła jeszcze istnienia gry. Domysły o rzekomej produkcji 9 odsłony pochodzą wyłącznie z ataku hakerskiego z 2020 roku. System otwartego świata może być podobny do tego, który już mieliśmy okazję zobaczyć w poprzednich częściach serii, np. w Resident Evil Village czy remake'u Resident Evil 4, które często określane są jako półotwarty świat. Mimo że Dusk Golem miał kilka trafnych przecieków w przeszłości, zawsze warto poczekać na oficjalne informacje ze strony producenta. W ubiegłym miesiącu dostaliśmy zapowiedź drugiej części The Sinking City, która przeniesie graczy do Stanów Zjednoczonych w latach 20. XX wieku, gdzie będą oni mogli odwiedzić Arkham, miasto pełne potworów i tajemnic. Gra będzie miała półotwartą strukturę świata, a Metropolia będzie ewoluować wraz z postępem fabuły, co wpłynie na różnorodność lokacji. Druga odsłona będzie bardziej skoncentrowana na survival horrorze, oferując przy tym graczom różnorodny arsenał broni i stawiając mocniej na elementy akcji. Premiera gry planowana jest na PC i konsole nowej generacji w przyszłym roku. Zbliża się krwawa masakra, jakiej świat jeszcze nie widział. Dead Island 2 już niebawem otrzyma nowe fabularne rozszerzenie. Sola Festival, które rozgrywa się w samym centrum Los Angeles, obiecuje wielkie emocje. Na graczy czekają rozległe tereny, stoiska z jedzeniem, sceny i strefy dla VIP-ów, a także nowe i dziwne postaci oraz koszmarni uczestnicy festiwalu, którzy stanowić będą poważne wyzwanie dla bohaterów. Sola Festival to nie tylko nowa lokacja i fabuła, ale również nowe umiejętności bohaterów, nowi przeciwnicy oraz nowy arsenał broni do eksterminacji. Premiera rozszerzenia zaplanowana jest na 17 kwietnia tego roku, więc gracze nie będą musieli długo czekać. Przypominamy, że druga odsłona trafi 22 kwietnia na platformę Steam. Voodoo, you voodoo, bitch.
W zeszłym miesiącu Amazon zaprezentował nowy zwiastun serialu Fallout, inspirowanego popularnymi grami od Bethesdy. Pierwszy sezon będzie dostępny na Amazon Prime Video od 12 kwietnia tego roku. Fabuła serialu przeniesie nas 219 lat po wybuchu Wielkiej Wojny, gdzie świat, jaki znamy, został zniszczony. Główną bohaterką serialu jest Lucy, która po latach spędzonych w bezpiecznej krypcie postanawia opuścić ją, aby uratować swojego ojca. Zwiastun obiecuje niesamowite efekty specjalne, dynamiczną akcję, przy tym serwując widzom atmosferę prosto z gier Fallout. The Callisto Protocol z 2022 roku nie zostało przyjęte z najwyższymi ocenami, ale zyskało uznanie wielu fanów gier horroru oraz miłośników serii Dead Space. Projekt Bird's Eye to strzelanka typu roguelike i spin-off The Callisto Protocol przenosząca nas do więzienia Black Iron, które mogliśmy eksplorować w głównej grze. Studio Striking Distance podkreśliło, że projekt Bird's Eye to dodatkowy, mniejszy projekt mający na celu rozszerzenie uniwersum gry przez mniejszy zespół deweloperski. Premiera i dostępne platformy dla Project Bird's Eye nie zostały jeszcze ujawnione, jednak zapowiedź zwiastuje interesującą produkcję. Studio Crazy Goat Game planuje jeszcze w tym roku premierę gry Worship of Cthulhu. Zajmij stanowisko przywódcy kultu, kierując losami swoich oddanych wyznawców, organizując mroczne ceremonie i doskonaląc umiejętność budowania miast w niezwykłym świecie, w którym granica między zdrowym rozsądkiem a obłędem staje się coraz bardziej zatarta. Wczesny dostęp na platformie Steam PC trafi do graczy w drugim lub trzecim kwartale 2024 roku, a pełna wersja na PC wraz z konsolami w przyszłym roku. Czy będziesz w stanie znieść okropności, jakie wywołasz poprzez budowanie kultu? 4 marca swoją premierę miała gra The Thaumaturge, gdzie będziesz musiał podjąć wiele trudnych decyzji, które będą miały wpływ na rozwój fabuły i losy bohaterów. Czy wykorzystasz swoje zdolności dobroczynnie, czy może wybierzesz drogę ciemności? Czy zauważysz innym postaciom, czy będziesz działał samotnie? Możliwości są nieograniczone, każda decyzja ma swoje konsekwencje. System walki w grze został starannie opracowany, aby dostarczyć ci emocjonujących i strategicznych starć. Musisz wybierać odpowiednie zaklęcia, taktyki sojuszników, aby pokonać przeciwników. Nie ma miejsca na przypadkowe decyzje, a każdy ruch musi być przemyślany. Odkryj przy tym tajemnice Warszawy z czasów cesarskich, poznaj historię i mieszkańców i zmierz się z nieziemskimi bytami. To, czy staniesz się zbawcą lub potworem, zależy tylko od ciebie. Stalker Legends of the Zone Trilogy właśnie w marcu zadebiutowało w sprzedaży. GSC Game World postanowiło zaskoczyć graczy, udostępniając trylogię na konsolach starej oraz nowej generacji. Przeżyj historię powstania strefy, wcielając się w legendarnych stalkerów i podejmując decyzje, które zmieniają przebieg wydarzeń. Staw czoła niebezpieczeństwom takim jak radioaktywne zgliszcza i niebezpieczne anomalie. Eksploruj rozległe lokacje, nawiązujące do prawdziwej czarnobylskiej strefy wykluczenia. Poczuj pustkę i osamotnienie, nie ufając nikomu w tej mrocznej, postapokaliptycznej rzeczywistości. Każdą z gier można kupić osobno za około 70 zł lub cały zestaw za 150. To idealny wstęp dla osób, które czekają na drugą numeryczną odsłonę serii Stalker. Po 32 latach od premiery pierwszej odsłony kultowego cyklu dostajemy restart serii Alone in the Dark. Nowa odsłona jest właściwie remake'iem pierwszej gry, ale odchodzi od oryginału w wielu aspektach, co sprawia, że można traktować ją jako kolejny reboot. Mamy miejsce akcji, nazwiska bohaterów i pewne elementy, ale fabuła i kierunek opowieści są zupełnie nowe. Seria Alone in the Dark funkcjonuje od lat, miała swoje wzloty i upadki, a pierwsza część była pionierem, która pokazała, jak tworzyć horrory z elementami akcji.
Niestety, późniejsze odsłony nie dorównały oryginałowi. Nowe Alone in the Dark pozwala nam wcielić się w Edwarda Kernbiego lub Emily Hartwood, odkrywający dwór Derceto. Musimy eksplorować lokacje, rozwiązywać zagadki i walczyć z potworami, aby poznać pełną historię. Autorzy starają się budować mroczny, niepokojący, momentami napięty klimat za pomocą świateł, efektów dźwiękowych i muzyki. Musimy być skoncentrowani, otwarci i gotowi na walkę, aby przeżyć do końca opowieści. Gra jest już dostępna na platformie Steam PC oraz konsolach. Podczas prezentacji Xbox Partner Preview twórcy z 11-bit Studios zaprezentowali zwiastun przedstawiający rozgrywkę oraz zmiany, jakie zostaną wprowadzone w kontynuacji Frostpunk 2. Gracze po raz kolejny będą musieli budować, rozwijać i bronić miasto przed brutalną rzeczywistością postapokaliptycznego świata. Akcja drugiej odsłony rozgrywa się 30 lat po wydarzeniach z pierwowzoru, ukazując świat skuty lodem na skutek tajemniczej katastrofy klimatycznej. Gra przechodzi ewolucję względem poprzednika, zachowując trzono rozgrywki, ale ulepszając grafikę i inne aspekty. Podobnie jak w poprzedniej części, gracz będzie musiał podejmować trudne wybory moralne, wpływające na dalszy rozwój rozgrywki, dbając jednocześnie o surowce, potrzeby i bezpieczeństwo mieszkańców. Premiera gry już 25 lipca tego roku wraz z debiutem w usłudze Xbox Game Pass. Still Wakes the Deep to nowy horror FPP od twórców takich gier jak Everybody Goes to the Rapture i Amnesia: A Machine for Pigs. Akcja gry rozgrywa się na platformie wiertniczej na Morzu Północnym, gdzie gracz wciela się w pracownika walczącego o przetrwanie podczas szalejącego sztormu. Zadaniem gracza będzie zmierzenie się z nieznanym zagrożeniem, które pojawiło się na pokładzie. Wszystkie opcje ucieczki i linie komunikacyjne zostały przerwane, co sprawia, że sytuacja staje się jeszcze bardziej skomplikowana i niebezpieczna. Still Wakes the Deep będzie dostępny na platformie PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series XS od 18 czerwca 2024 roku. Deweloperzy obiecują wciągającą historię oraz emocjonującą grę, która ma zaangażować gracza na wiele godzin. Pamiętacie ankietę Capcom, o której wspominaliśmy w poprzednim HGN? Wciąż macie możliwość wyrazić swoją opinię do 12 kwietnia, co do kolejnych gier Capcom, czyli remake'ów lub zapomnianych serii, jakie powinni wziąć na warsztat. Co ciekawe, firma na platformie X opublikowała wpis z grafiką, na której widnieją najpopularniejsze komentarze użytkowników z ponad 200 tysięcy, jakich zostało przesłanych w ankiecie. Jak widać, obok Mega Mana czy Resident Evil, Dino Crisis wciąż jest na językach graczy. Co przyniesie przyszłość? Zobaczymy na przestrzeni najbliższych miesięcy. Dziękuję za uwagę i słyszymy się w kolejnym odcinku Horror Game News.